Cześć tu! Oluś i tato, siemanko, niezłe! Puszanko! Złocianko! Złote puszki wleciały do sklepu w Empikach i innych strykach tego typu. Są te puszki. A co dzięki tym puszkom możemy mieć? Oluś, tłumacz, zaraz pokażemy, co jest w środku, bo mamy... Mamy z pierwszej serii. Już widzicie, co tam jest, z drugiej serii, już, nie, to trzecia, tu z drugiej, i tu z trzeciej, drugiej, trzeciej i pierwszej, i co tam w nich jest, powiedz. W pierwszej jest enigma i wszystkie... Znaczy powiedz ogólnie, z pierwszej, to... drugiej i trzeciej. No to we wszystkich są ultra rzadkie z danej serii i są wszystkie srebrne i wszystkie złote. Wszystkie srebrne, wszystkie złote, oprócz tego, bo tak, wyszły wydanie. Z pierwszej serii, z drugiej serii, trzeciej serii Zingsów, które już nazywają się Super Things, że nawet jak są saszetki z pierwszej serii, to już nie są, na pudełku nie jest napisane Super Zings, tylko jest Super Things, wiesz o tym? I teraz tak, to pomoże trochę zatrzymać czarny rynek wśród Zingsów, bo niektórzy, co mają na przykład, udało im się, albo nie wiem, macają saszetki i mają pełno ultra rzadkich i sprzedają je w internetach, po na przykład 60, 80 albo 100 zł, to teraz za około 100 zł można kupić sobie taką puszeczkę, przynajmniej na razie z trzech części, i masz za 100 zł, masz ultra rzadkiego, taki, który, jaki był w saszetce, masz 2 złote, masz wszystkie 6 srebrnych i oprócz tego są jeszcze 2 złote albo kryjówki, albo pojazdy. Nie mogę się doczekać kolejnych serii, na pewno to będzie z opóźnieniem wychodziło. W sensie tu są dwie kryjówki. Tu są pojazdy i tu są też dwie kryjówki. No w pierwszej i drugiej były kryjówki, w trzeciej pojawiły się jety. Tylko te, zaraz, tu były takie kwadratowe, które ja uwielbiam. Ale odprząknij. Cały czas tą chrypkę ma. Nie wiem, czy pamiętacie z ostatniego nagrania z gazetkami. Słuchajcie, ale zanim zaczniemy otwierać, zostawcie łapki w górę, subskrypcję i dzwoneczkiem. I dzisiaj nam pomoże, zdecyduje, którą otwieramy pierwszą. Koło. Pokolorowałem. Będziecie widać ekran, bo będę nagrywał tak jak jest. Tu jest zielona seria, tu jest niebieska seria, a tu jest czerwona seria i tak samo jest. Jest popisane. Dobra, Olusiu, włączam nagrywanie ekranu, żebyś ten... Trochę się rozsuńmy, to ja tu między nami wstawię to, co się dzieje na telefonie. I poczekaj, włączam... Włączam nagrywanie i teraz, Olusiu... Dobra. 3, 2... Kręcimy, którą pierwszą serię otwieramy i uwaga, 3, 2, 1, druga, trzecia! Trzecia seria, zobaczmy, tak jest, trzecia seria, brawo ty! Czyli zaczynamy od tyłu, dobrze, pani Bobzie, poczekaj, bo coś tu mi nagrywa dalej, dobra. Czyli trzecią serię, czyli w trzeciej serii ultra rzadkim był kto? No kto był trzeci? Ale nie, bo chcę widzom zostawić. To piszcie w komentarzach, oni już widzieli. Zaraz pokażesz zresztą. Dobra, otwieraj. Rachu, ciachu i po strachu. Gold, skrzynki. I ta w ogóle seria z tymi skrzynkami nazywa się Super Special, czyli super specjalne wydanie Super Finksów i Finksów. Uwaga, otwieram to. 3, 4. Pokazujemy kolejne złoto. Oprócz złotych skrzyneczek mamy 2 złote jety. Mamy, a to może na końcu. Najpierw srebrny, zaczynaj od srebrny. Ulubiony z trzeciej. Dobra, srebrny, którego jest... O Jezu. Ja już pozwolisz, że otworzę pojazdy, bo są, jest jeden pojazd złoty dobrego, a drugi jest złego. Okej, to mamy tak, srebrną kość. Paweł Malinowski chciał pourywać mu rączki i nóżki. Tylko tam nie jest srebrny, tylko nie krystaliczny, tylko metaliczny, nie, krystaliczny. I rzucać nim i grać w kości na przykład. To jest, a czy, pamiętasz, co jest wrogiem jego? No to karta. No to karta, szukaj najpierw kartę po kolei, wroga. Wrogiem w trzeciej serii w srebrnych była karta. Dasz radę? Dawaj. Pamiętaj o sprzątaniu. Mamy kartę, jest karta, to jest pierwsza para, zły deski. Deski. Tata, mamy postać, której nie mieliśmy. Okej, okay, to jest jedne srebrne z trzeciej, które nie mieliśmy. Dobra, ale otwieraj, to powiesz, jak otworzysz, a nie pokazujesz mi widzom. Taki. To jest pierwsza para, patrz, tu jest druga para. Którego nie mamy. I uwaga, ale to jest do pary? Nie.
Tam nie. To jest do parek. A co to jest? A, dobra, nie zdradzam. Tu mamy deskę. Są kółeczka. SK8 się pisało. Skating. Deskorolka. Deskorolka. Nie, nie przesuwaj, bo to właśnie będzie robię miejsce, wiesz? Deskorolka, zobaczy, ma też kółeczka, ale nie stoi. Ma ucięte żółte, czyli jest wrogiem. Dobra, dajesz radę, czy nie? Wiesz, jak można łatwo otworzyć? Wystarczy tak poruszać i one się rozklejają. Ja tu mam pojazdy przyszykowane, zaraz też zamontujemy. Daj, kochanie, a tu druga opcja. Jak macie problem, to one mają takie ząbki. Widzicie? I te ząbki, nie ząbkami, tylko między ząbki ciągniecie i wtedy się rozrywają. Trzecia, ale pokazuj. Nie tu, 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 tu. Aj, Alis, Alis. I to jest trzecia para srebrnych, moneta i skarb. I teraz złote. Co było złotych w trzeciej serii, bo ja nie pamiętam już. Gwiazda i kapelusz. Gwiazda i kapelusz. Ja otworzę gwiazdę. Kapelusz i gwiazda, czy trochę kowboje. Tylko ja nie pamiętam, który był zły, a który dobry. No dobra, nieważne, napiszcie nam w komentarzu, bo ja nie pamiętam. Dobra. Który był, poczekaj. Tu mamy całą serię i na koniec. Uciekł mi. One fajnie się nakręcają i na koniec ultra rzadki z tej serii. Uwaga, witajcie, brawa i mili państwo. I kto? Mr. King! A czemu nie jest w środku? Mr. King, proszę państwa. I oto mamy, chociaż mamy już Mr. Kinga z saszetki. Poczekaj, mamy już Mr. Kinga z saszetki, bo dostaliśmy kiedyś od widza, za co bardzo, bardzo cały czas dziękujemy. To tak, ale teraz otworzymy, bo zostały pierwsze i drugie i tych ultra rzadkich nie mieliśmy z saszetek i już będziemy mieli. Więc to jest super czaderskie, że możesz sobie kupić tak cały komplet dla wszystkich kolekcjonerów, myślę. Co ty na to? Magic Box ma łeb, fajnie to zrobi. Bo czekaj, co chcesz mi kręcić? Musimy włączyć nagrywanie. A few moments later. No, zaczynaj kręcić. Uwaga, co teraz będziemy otwierać? Puszczamy. Pierwsza! Czyli przeskakujemy z końca na początek. Mili państwo, jest. Ale dzisiaj nam dojdzie. Trzy ultra rzadkie. Trzy ultra rzadkie. 6 złotych i 18 srebrnych i złote pojazdy. Najpierw otwieram pułapki. Dobra, pułapki. O, one były fajne. Fajne były tak. W tej serii. Pamiętam, one się zapadały z góry. Tak, one są takie fajne. Dobra. Otwieraliśmy tą serię, bo jeden raz otwieraliśmy no. Żeby trafić te pułapki. No wiem, wiem, wiem. Dobra, gdzie ja otworzę. Ale on jest. I tu widać teraz bohatera, bo są znaki. Chodź. No znaki, no właśnie. No to może tu też są znaki. Tu V, William, czyli... Tak, czyli zgadłem. Czyli to jest pojazd dobrych w tej serii trzeciej. Tak wygląda, się prezentuje złociszek. A tu z drugiej, sprawdźmy czy prawdziwe złota. Niestety to tylko plastik pozłacany. Znaczy pozłacany, pomalowany na złoty kolor. O, dobra, to odpadło. Dobra. Dawaj, pokaż. A nie, nie na tym. Nie, gdzie tu mieszasz serię teraz? Gdzie mieszasz serię? Najpierw otwórz drugą. Zaraz wszystko zaprezentujemy. On się nie może doczekać. Zobaczcie, tak wygląda dobra kryjówka z pierwszej serii. Ale złote są czaderskie. Świeci się jak złoto. Tu masz już pęknięte otwarte, synuś. Proszę bardzo. I uwaga, pokazujemy drugą i teraz otwórz jakieś dwa srebrne i na nich pokażemy, tata, jak to wpada. Mogę zacząć od ustawskiego teraz? Nie! Albo dobra, no zacznij przecież. Niech ci będzie, ale Enigma nie będzie wpadać. Wygląda. Czyli tak wygląda saszetki. To w którym zestawie był trochę podobny, tylko większą laskę miał, wiesz? O, mundruś. No jak zwykle coś spadło, dobrze, że nie imadło. Dobra, uwaga, mamy Enigmę, poczekaj, nie w tą stronę, chciał Oluś zrobić coś takiego, uwaga,
wyskoczył. A to było właśnie tak do wyrzucania? Ja myślałem, że to do chowania. No czyli tak, możemy tu schować i do wyrzucania. A. Zobacz, żeby nikt nie wszedł, to tu jest taki... To jest pułapka, jest chce pół. Się dostać do kryjówki. Zobacz, jest pół. Pół. Tak. Jest tak, na cele. Pół. Dobra, teraz mój okay. Ulubiony srebrny. Twój ulubiony srebrny. Uwaga. To jest mój wymarzony srebrny. To jest twój wymarzony srebrny. Przyznajcie widzowie w komentarzu, że to jest najlepszy srebrny. Postawiłem enigmę do góry nogami. To jest najlepszy srebrny, bateria, a ty ją miałeś. Miałem. Miałeś baterię. Ale się wymienił. O, wymienił się, a to dawno temu. Tego nigdy nie miałem. Uwaga i... Nowy zing! Zing, za co to jest? Żarówka! Żarówka jest wrogiem bateryjki. Pierwsza para wrogów już jest. I tutaj te złote... A wiesz, co jest najlepsze? Nie wiem. Nie mamy tego kaktusa. Kaktusa nie mamy, ale już mamy właśnie. Dzięki tym puszeczkom. Dawaj! Uwaga, poczekajcie. No, czekamy. No nie chcę. Dawaj. Subcio, tłumaczę ci uparciuku, że wyżej łap. Tutaj dobrze, okej. Okay. Go nie mieliśmy. Tu mamy świnieczkę, srebrniaszka i... I go nie mieliśmy, to jest ten... I to jest przeciwnik, to nie jest przeciwnik świnki. No to przeciwnika, świnki nie pokazuje. I wyrzucaj papierki, czy ja zawsze muszę po nim sprzątać. Nie dość, że sprzątam w domu na żywo, to jeszcze muszę na nagranie. Jego przeciwnikiem jest młotek do rozbijania świnki na pieniążki, bo zobaczcie, tu jest niby połowa wrzuconego pieniążka. A nie, to też nie jest jego wróg. Gadasz głupoty, nie. To brakuje jednego. Srebrnego. Co żeś zrobił? Nic. A, tu jest. Nie. Coś tu zamieszałeś. Tu mamy kolejną parę, młotek i klucz. A przeciwnikiem, bo to przynosi niby świńska szczęście i jest... Nie, bo to jest magnes, to nie wiem. Magnes? Może coś tu pomyśleliście? Tata, i to jest zły, i to jest zły. To czekaj. To coś, może masz rację. Czyli to będzie do tego, a to będzie do magnesu, że podobny kształt. Bo tu rozumiem analogię, że tu jest świnka i do rozbijania młoteczek. I po drugie to źle dałeś, więc to niemożliwe, bo to jest dobre i dobre. No właśnie. Więc tu, ale do klucza będzie magnes? Może do młotka magnes. Może do młotka. Napiszcie w komentarzu, bo nie pamiętamy, a niestety nie... O, poczekaj, może będzie tu w tym. Otwieraj już złote, bo tam myślisz... Poczekaj, ja sprawdzę. No to sprawdź. Nie, nie ma. No nie jest. Pokazałem, kto z kim walczy. Nie. Jest. Czy jest? Nie, nie ma. Tu są dobrzy, tu są źli. Chyba, że robimy to tak. Klucz z tym, młotek z tym, tak jak mówiłem. I na końcu żarówka z baterią. Czyli tak to będzie. I uwaga, ostatnie złote. I mili państwo. Z tego, co już mamy, to już to będzie nasz czwarty. Nie, trzeci. Co będzie trzeci? Trzeci balon. Trzeci balon? Nie szkodzi, ale już nie mamy, bo bym powtórki wysyłaliśmy. Mam, pamiętasz? Pamiętasz czy nie pamiętasz? Srebrny. Poczekaj, bo coś mi się tutaj po... O właśnie, okej. Okay. I tu jest złoty balon, złoty. A jego przeciwnikiem jest kaktus, który przebija. Właśnie, bo to chodzi kto niszczy co. Wiem. Kaktus, który przebija. Mamy oto całą tu kolekcję z serii pierwszej. Okej, okay, poczekaj, tylko kończymy z serią pierwszą, więc... Chodź, wyrzucamy. Możemy schować złotych tu, poczekaj. A źle położyłem, z złego na dobry, ma dobrego na... Złoty się chowa. Zobaczcie, czy go widać. Co ty robisz w ogóle? To są drzwiczki. No tak, przecież tędy. Ojej. Ale czekaj, jak te drzwiczki, bo ja nie chcę popsuć. A! Ja ciućma! Dobrze, że jest Olek. Przesuwane drzwiczki. Ja cię, ale gacie. Przesuwamy drzwiczki. W dobrym jest balon, w złym jest... w złym jest co? Kaktus. Dobra, lecim na Szczecin dalej. I zobaczmy, Olusiu, zakręć, czy wylosowałbyś teraz... Chórka, rurka wyłączyłem. Czy wylosowałbyś... Co? No co?
drugą, przepraszam. Uwaga, 3, 2, 1, Olek kręci. No naciskaj! Yeah! Wow, brawo ty! Jest druga seria wylosowana, moi państwo, to jest po prostu. No i najlepszy złoty z całej serii. Czyli musimy się dogadać z Frizem, jak oni będą coś kręcić z kołem fortuny, żeby nas wzięli, to będziesz wszystko wygrywał. Co ty na to? Dobra, to ja jutro dzwonię do niego, chociaż nie mam do niego telefonu, ale nie szkodzi, ktoś mi powie. Dawaj. Nie, nie tak, no ale nie ma czasu na takie głupoty. Aha, no dobra. 5 minutes later. Dlaczego są takie kody QR? Kody QR, że sobie skanujesz w telefonie i cię przeprowadza do, nie wiem, albo filmu o tej skrzynce, bo tu na YouTube'a. No tu przenosi cię na YouTube'a. Czy to jest przyczepiane? Nie, to się zdejmuje całe. A, dobra. Że urwałeś, że już popsułeś, ledwo co już popsułeś. Na szczęście nie tym razem. Najlepszy srebrny? Nie, najpierw kryjóweczki, tak? To najpierw po jednej otwieramy, bo tu szkodzie gadania. Ja mam złoty. Kasznij sobie, jak ci ten. Kryjóweczki, tutaj były takie, tu się nic nie zapadało i w środku, zobacz jak w środku wchodzi każdy i tu mamy gwiazdę. Ten jest dobra skrytka złota, a to jest zła. I złe są takie alakraty. Jeszcze tu obydwu złotych nie mamy. No teraz już wiem, kochanie, otwiera. To w ogóle jak fajnie wygląda. Dobra, to otwórzmy teraz. Nie, na końcu, na pożegnanie. Na końcu. Dawaj, szybciej, teraz ja otwieram. Kto jest gitara. Przeciwnikiem gitary? Bo gitara i mówimy nara. Gitara, proszę, srebrna w tej paczce. A co jest przeciwnikiem gitary? Bębenki. Bębenki to są w uszach. Albo bębenki to perkusja. Perkusja przeciwnikiem gitary. Kolejne. Okej, zaraz mi pokażesz, synu, jak odpakujesz. Co masz teraz? Czyli masz śrubkę, a ja otworzę, co to się nazywa, wkrętak po polsku. Nie mówi się śrubokręt po polsku, jakbyście nie wiedzieli, tylko wkrętak. To jest śrubka, tak wygląda i jest nacięcie na śrubokręt i można, zobaczymy, czy uda mi się nim przekręcić. Niestety nie udało się, powinien być szerszy, czyli nie jest dopasowany do tego, ale oni nie mają się wkręcać, tylko walczyć ze sobą. Co tam otwierasz w międzyczasie? Mojego ulubionego srebrnego. Twojego ulubionego. A wiesz, że tych srebrnych nie mieliśmy w ogóle? Ani gitary, ani perkusji. A, mieliśmy tylko jednego srebrnego. Odchrząknij. Cały czas po tym przeziębieniu słyszycie, cały czas go męczę. Już się zaczynam troszkę martwić. Chyba trzeba będzie mu wyciąć język. Może bez języka będzie lepiej. Co ty na to? Piszcie w komentarzu. Mili państwo, czy zostawiliście łapki w górę? Nie. I suby to już suby subami, ale zostawiajcie łapeczki w górę, bardzo dobra. Za to dziękujemy. A jak nie chcecie, to nie zostawiajcie. Ale lepiej chcijcie. Otworzyłeś złotego jednego? Nie. Uwaga, pierwszy złoty cukiereczek, który trzyma, poczekaj, muszę troszkę, który trzyma lizaka za plecami, pewnie którym uderza wroga swego, a wrogiem jego jest... Uwaga! Wrogiem jego jest... No otwieraj, ja nie mi pokazuję. Dynia! Dynia, pokaż dynię! Chcę powiedzieć, że ani jednego z tych srebrnych nie miałem. Znaczy złotych. Złotych. Czyli tak naprawdę z drugiej serii mieliśmy najmniej. Powiem szczerze, moim zdaniem najlepsze złote z każdych serii, które są do tej pory. Kasznij! Dobra. Kasznąłeś, okej. Okay. Już. Ty nie będziesz mi się dusił? Okej, okay. Dobra, w porządelu. Mamy złocisze. Tylko nie wiem, czemu dynia jest przeciwnikiem cukierka. Psiku, co to na halloweenowe, czy co? O co tu no chodzi? No tak. To była halloweenowa wersja? Co, Oluś? Tak, halloweenowa wersja? Nie. Nie wiem czemu. Napiszcie w komentarzu, czemu jest dynia przeciwnikiem
przeciwnikiem cukierki. I następny filmik nagrywam sam, bo on już traci głos, nie może. Niestety to nie jest kariera dla niego. Dziękujemy, podziękujcie brawami za ostatnie wystąpienie oka. Upośnie państwo. Pa, pa, nara, nara. O, dziękujemy. Brawa! Będziemy za tą też idzie. I uwaga, ostatnie, na koniec, bo pokazujemy wam z drugiej serii, tak jak wyglądał oryginalnie Staszetek. Oto on. Profesor Kiełbasa. Profesor Kiełbasa. Profesorka. O, jak ogląda mnie profesorka Kiełbasa, to pozdrawiam. I pozdrawiamy też Pawła Malinowskiego, bo pewnie też to będzie otwierał. No to tyle, bo zjedzą nas motyle. To co? Robimy ten i... Nie, robimy tak. Tata. Jak? Daj wszystkie ultrażatki. Wszystkie ultrażatki. Robi się szefie. Proszę. Łączą siły. Łączą siły i wyłączają. Papa, trzymajcie się, pamiętajcie, zostawcie łapki i udostępniajcie film komu tylko możecie, żeby jak najwięcej było wyświetleń. Z góry dziękujemy. Pa, hej, pa. Pa.